Jesteśmy w Jarocinie, na rondzie przy McDonaldzie, na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Wodnej, gdzie właśnie parę miesięcy temu zakończyliśmy inwestycję, która, no, tak jak widać, nie tylko usprawniła ruch, upłynniła, nie trzeba czekać, a przede wszystkim najważniejsze jest bezpieczeństwo. Rondo to najbezpieczniejsze skrzyżowanie. Jak widać, samochody płynnie przemieszczają się po Jarocinie. Inwestycja, która jeszcze trwa, bo od niepodległości, Alei Niepodległości przez Kasztanową i Maratońską jest w trakcie budowany drugi odcinek. Tutaj już zakończyliśmy. Opozycja bardzo mnie krytykowała za te łączniki, zarówno za ten i za tamten, który prowadzi do węzła Jarocin, ale już w tej chwili nikt się nie ośmieli skrytykować tego, dlatego że prawie 100% mieszkańców jest zadowolonych, z czego bardzo się cieszę. Tylko prośba taka, żeby jeszcze sobie nawzajem pomagać w tym przemieszczaniu się przez Jarocin, używajmy, zjeżdżając z ronda, kierunkowskazów. Widzimy, że ronda sprawdzają się doskonale i cieszę się, że to tak fajnie wyszło.